I w tym miejscu no, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ta psychologia, że ona jest obecna zarówno przed meczem, w trakcie meczu i po meczu. Oczywiście kibice oglądają mecze i oni wtedy najczęściej mówią o tej psychologii, że to jest związane, nie wiem, z wykonaniem rzutu karnego, czy z jakimś tam opanowaniem emocji, ale my no, chcieliśmy od tego uciec i zwracaliśmy także uwagę, że ona jest konieczna praktycznie na co dzień w tym procesie treningowym, w przygotowaniu do meczu i jest konieczna też tuż po meczu jako taki element trochę odpoczynku, trochę odreagowania, trochę podsumowania tego meczu, trochę nastawienia się do kolejnej potyczki. To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. To jest podcast Głowa Rządzi, odcinek 49, prawdopodobnie ostatni przed świętami Bożego Narodzenia i tematyka tego podcastu nie mogła być inna niż suplement narodowego modelu gry, przygotowanie psychologiczne wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej 11 grudnia bieżącego roku. I z tej okazji jest ze mną jeden z autorów tego suplementu, Łukasz Smolarów. Łukasz, witam cię bardzo serdecznie w podcaście. Dzień dobry, witam. Ten podcast nie jest dedykowany tylko i wyłącznie dla trenerów, zawodników i fanów piłki nożnej, dla których pewnie nie jesteś anonimowy, natomiast być może niektórzy słuchacze nie kojarzą tego nazwiska. Mógłbyś przedstawić się wszystkim? Tak, jak najbardziej. Jestem trenerem piłki nożnej z dyplomem UEFA Pro. Praktycznie od 8 lat pracuję na poziomie ekstraklasy w sztabie trenera Piotra Stokowca. Pracowaliśmy razem w Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Zagłębiu Lubin. Obecnie pracujemy w Lechii Gdańsk. Z wykształcenia jestem kulturoznawcą. To może w jakimś stopniu wrócimy do tego przy omawianiu suplementu. I właśnie no pewnie trzeba powiedzieć, że wraz z Pawłem Chabratem i Piotrem Stokowcem stworzyliśmy ten suplement. No i z tej okazji się właśnie spotykamy. Super. Dwóch trenerów i psycholog są autorami suplementu dotyczącego przygotowania psychologicznego w narodowym modelu gry. I są to ludzie, którzy współpracują ze sobą od dawna, jak słyszycie, od czasów Polonii Warszawa, byli razem w różnych klubach, znają się pewnie jak łyse konie i zdecydowali się napisać no, to, czego jeszcze nie było w polskiej piłce, a mianowicie właśnie skupić się na tych aspektach mentalnych w narodowym modelu gry. Możesz trochę opowiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tego suplementu i skąd się wziął pomysł i, no i jak pracowaliście nad tą publikacją? No tak, jakieś 5 lat temu wracaliśmy z Pawłem Chabratem z jednego z obozów szkoleniowych i tak usiedliśmy razem i trochę zaczęliśmy rozmawiać na temat porządkowania takiej wiedzy psychologicznej, którą Paweł tutaj przekazywał zawodnikom podczas takich krótkich, często nie wiem, 20-30 minutowych spotkań. Te spotkania były często dosyć spontaniczne, bym powiedział, to znaczy
No, zastanawialiśmy się, na jaki temat może być takie spotkanie. Często też temat spotkania był uzależniony od jakiejś potrzeby bieżącej i po prostu ten temat był realizowany. Możemy wrócić nawet jeszcze wcześniej, że Paweł Habrat do drużyny Polonii przyszedł w momencie, kiedy drużyna ta miała problem z wykonywaniem rzutów karnych, więc była ewidentnie taka konkretna potrzeba skorzystania z usług psychologa. No ale jak tak siedzieliśmy w tym autobusie i rozmawialiśmy, to zaczęliśmy trochę zastanawiać się, czy taki sposób myślenia nie jest trochę błędny. To znaczy, czy my nie powinniśmy zawodników przygotować już na całokształt wydarzeń takich meczowych, czy wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas procesu treningowego i po prostu tak jak przygotowujemy zawodników, nie wiem, w mikrocyklu, w mezocyklu, tak jak ich przygotowujemy do tego, żeby na boisku potrafili wykonać rzut wolny, rzut rożny, nie wiem, zastosować wysoki pressing, niski i tak dalej, i tak dalej. Czy podobnie nie należy właśnie zastosować przygotowania w temacie psychologicznym? I wtedy pojawił się taki temat stworzenia uporządkowanej wizji pracy z drużyną. I ta rozmowa w autobusie jeszcze w czasach waszej pracy w Polonii Warszawa, ile to było lat temu? To nie było już w czasie pracy w Polonii. Myślę, że to było w czasie pracy w Zagłębiu Lubin. To było jakieś 5 lat temu. I na bazie tej rozmowy powstał na początku artykuł do czasopisma Asystent Trenera, takiego czasopisma, w którym zawsze jest bardzo, bardzo dużo psychologii, często nawet w tym takim spisie treści, nie wiem, w którym możemy znaleźć 15, powiedzmy, artykułów, te 2-3 są na tematy psychologiczne, więc pismo jak najbardziej sprzyjające psychologom i sprzyjające tematom psychologicznym. I my napisaliśmy taki tekst, który tak naprawdę, jak teraz spojrzeć, można powiedzieć, że on jest jakimś takim zalążkiem tego suplementu, który właśnie dzisiaj się ukazał. No ale od pomysłu do finalnej wersji tego suplementu pewnie ten proces miał jakiś swój bieg. Mógłbyś opowiedzieć, jak to wyglądało? No zdecydowanie i ten bieg też był dosyć długi, bo my na te refleksje porządkujące nasz taki stosunek do tematów psychologicznych, no poświęciliśmy bardzo dużo czasu, no a jednocześnie cały czas zastanawialiśmy się nad tym, no właśnie jak to ma wyglądać, jak to będzie przekazywane. No i tutaj no nie będę ukrywał, że bardzo dużo też myśleliśmy nad przekazem, to znaczy, żeby to, co my będziemy przekazywali, nie wiem, czy zawodnikom, czy trenerom, żeby to była rzecz bardzo, bardzo przystępna. Stąd też no, wpadliśmy na taki pomysł, żeby używać takich skrótowców. No i tak naprawdę ten nasz suplement polega na omówieniu takich 14 zagadnień psychologicznych, z których 10 dobraliśmy w takie skrótowce. Skrótowce wyglądają następująco, jest to KOP, NOS, OK i KO, czyli w większości takie zagadnienia też kojarzące się ze sportem. No i chodzi o to, żeby bardzo szybko przywołać te zagadnienia, o których tutaj myślimy. KOP to już taki znany w psychologii, przywołuje tutaj koncentrację, opanowanie i pewność siebie. NOS jest to nastawienie, odpowiedź rozumiana jako taka reakcja na boisku i 100% zaangażowania. OK jest to odpowiedzialność i kreatywność i KO jest to w tej naszej takiej nomenklaturze komunikacja i konsekwencja. Myślę, że takie uporządkowanie, no ono już sprawia takie dosyć łatwe podejście do tej psychologii. My niedawno byliśmy w szkole trenerów i też zadaliśmy trenerom, to było na
to było na kursie UEFA Pro, więc też trenerom na takim już bardzo profesjonalnym i pracującym z drużynami ekstraklasowymi. Zadaliśmy takie pytanie, żeby oni też wymienili właśnie zagadnienia psychologiczne, które znają. No i tak trenerzy oczywiście wymieniali, opisywali też różne sytuacje, które do tych zagadnień się odwołują, no ale też choćby takie proste ćwiczenie, jak zapytanie trenerów o te zagadnienia, no myślę, że ono nam pokazało, że bardzo często nam nie mamy łatwości, po pierwsze, przywołania takich zagadnień psychologicznych, a po drugie, no myślimy o podobnych zagadnieniach w różny sposób. Stąd też właśnie ta nasza dziesiątka, o której tutaj mówiłem, no ona stwarza taką łatwość posługiwania się nią, a jednocześnie łatwość zapamiętywania, no i to był też jeden z naszych celów. Jasne, no ale żeby dojść do prostoty, no to potrzebowaliście trochę czasu. Mnie bardzo interesuje właśnie to, w jaki sposób dochodziliście do tych 10-14 zagadnień, które są taką główną osią tego suplementu. No tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że to była taka praca oparta trochę na tym naszym doświadczeniu pracy z drużyną, czyli najpierw wybieraliśmy to, co sprawdzone, to, co dla nas istotne. No oczywiście, że wertowaliśmy tutaj księgi psychologiczne i patrzyliśmy, jakie też tam są zagadnienia, jakie są poruszone tematy. Czasami były to tematy też, no, które w naszym takim wyczuciu niekoniecznie musiały tutaj pasować do piłki nożnej, a z kolei są też... Teraz przykład takiej rzeczy, którą na przykład zostawiliście. No właśnie myślę, bo tak też chciałem tutaj, musiałbym spojrzeć, ale... Właśnie chyba nie dam, bo już to mówiłem, to wiedziałem, że nie mam tego przykładu i dlatego tak wiesz. Okej. Okay. Ale sobie jestem w stanie wyobrazić, że niektóre po prostu umiejętności, cechy mentalne no nie pasują do piłki nożnej, bo każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Tak, i no my staraliśmy się, żeby to właśnie było dopasowane do naszej dyscypliny, stąd na przykład w naszym suplemencie pojawia się współpraca jako taka podstawowa umiejętność każdej drużyny. Jeżeli mówilibyśmy tutaj o sportach indywidualnych, wiadomo, że ta współpraca, ona, nie powiedziałbym, że jej nie będzie, tak, ale ona by schodziła na jakiś taki dalszy plan i może dotyczyłaby, nie wiem, współpracy, no nie dotyczyłaby grupy, tak, może współpracy zawodnika po prostu z trenerem albo zawodnika, nie wiem, z klubem, ale nie takiej codziennej interakcji. Jasne. No dobrze, to tak poza tymi 10 zagadnieniami dobraliśmy jeszcze 4 zagadnienia, które opisaliśmy trochę szerzej, którym poświęciliśmy więcej czasu. Dotknęliśmy motywacji. Motywację opisaliśmy w kontekście zawodnika, bo tak z naszej perspektywy to jest właśnie taka główna rzecz, którą zawodnik powinien się cechować. Co oczywiście też nie znaczy, że motywacja nie dotyczy trenera. Drugim z tych 4 zagadnień było liderowanie i je opisywaliśmy w kontekście trenera, lidera, jako takiej osoby, która stoi na czele zespołu. Zagadnienie współpracy opisaliśmy w kontekście drużyny i tych właśnie interakcji, które się pojawiają pomiędzy zawodnikami, a także zawodnikami, a trenerem, a także drużyną, a otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. No i tym 4 rozdziałem jest umiejętność stawiania celów i w tym miejscu no, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ta psychologia, że ona jest obecna zarówno przed meczem, w trakcie meczu i po meczu. Oczywiście kibice oglądają mecze i oni wtedy najczęściej mówią o tej psychologii, że to jest związane, nie wiem, z wykonaniem rzutu karnego, czy z jakimś tam opanowaniem emocji, ale my no, chcieliśmy od tego uciec i zwracaliśmy także uwagę, że,
że ona jest konieczna praktycznie na co dzień w tym procesie treningowym, w przygotowaniu do meczu i jest konieczna też tuż po meczu jako taki element trochę odpoczynku, trochę odreagowania, trochę podsumowania tego meczu, trochę nastawienia się do kolejnej potyczki. No ja jeszcze bym dodał, że ta psychologia też jest ważna. Po prostu w każdym innym obszarze no, życia zawodnika, trenera czy całego zespołu, no nie? Bo jak wielokrotnie tutaj moi goście w podcaście wspominali, że sport jest częścią życia, ale nigdy nie jest całym życiem, nawet jeśli jesteś zawodowym sportowcem i działasz w sporcie zawodowo. No tak, jak najbardziej. I myślę, że to jest taka trochę, to jest nasz taki trochę podprogowy przekaz, tak? Że właśnie, żeby zwracać uwagę z perspektywy trenera, że równie istotne są zajęcia sportowe, jak i równie istotny jest odpoczynek po nich. Że równie istotna jest, nie wiem, dyscyplina powiedzmy podczas treningu, jak i swoboda po treningu, tak? Że to wszystko tutaj ze sobą kooperuje, no i składa się na to, no co w pewnym momencie może być istotne, no jak ta drużyna funkcjonuje, jakie są relacje, czy to jest na pewno grupa jakaś taka zgrana, zwarta i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że do tego kontentu jeszcze wrócimy, ale ja cały czas o procesie pisania chcę dopytać, bo to mnie szalenie ciekawi. Wszyscy trzej autorzy tego suplementu działają w sporcie zawodowym na poziomie piłkarskiej ekstraklasy. Zastanawia mnie, ile wam zajęło pisanie tego materiału. Od momentu, kiedy dostaliście rzeczywiście zielone światło ze strony związku, aż do momentu tego ostatniego piątku, 11 grudnia, kiedy suplement ujrzał światło dzienne i można go już oficjalnie pobierać. Ja bym powiedział, że może samo pisanie to nie był ten proces, który był najbardziej wydłużony. Myślę, że tutaj najwięcej czasu jakby poświęciliśmy na to zastanawianie się. Jeżeli tak naprawdę, no nie wiem, definiujemy sobie na przykład opanowanie, no to tak naprawdę co my przez to rozumiemy. I nie chodzi mi tutaj też o to, żeby znaleźć odpowiednią definicję, którą moglibyśmy tutaj spisać w dwóch zdaniach i która mogłaby służyć po prostu jakiemuś przytoczeniu, ale wokół jakiego tutaj zagadnienia się poruszamy, gdzie takie zagadnienie, do czego się tutaj odwołać, tak? Do jakich sytuacji boiskowych. Stąd też takie nasze przyporządkowywanie i stąd też takie nasze często proste, banalne przykłady, tak, aby stworzyć to zagadnienie jak najbardziej czytelnym i prostym, także z tego względu, żeby trenerom ono się kojarzyło naprawdę przystępnie, bo ja jestem zdania, że tutaj naprawdę nie trzeba wchodzić na jakieś wysokie tony, że o tej psychologii można rozmawiać zupełnie zwyczajnie, na zasadzie przykładów, na zasadzie rozmowy o codzienności, tak, że rozmawiając o naszym dzisiejszym treningu, tam też będzie pięć rzeczy psychologicznych, które widzieliśmy, które wychodziły dobrze, źle, to nie ma znaczenia tak naprawdę, ale one są po prostu non-stop obecne. No jasne, ale to były takie, wiesz, formalne spotkania i rozmowy, że no nie wiem, spotykaliście się gdzieś tam w klubie przy kawie i mówiliście sobie, słuchajcie, teraz rozmawiamy o tym, co będzie w suplemencie przygotowanie psychologiczne narodowego medalu gry. Czy to były takie właśnie rozmowy nieformalne, z których ktoś potem zrobił notatkę, a z tej notatki na przykład rodził się jakiś rozdział suplementu? Tak, ja bym powiedział, że to były nawet takie spotkania, podczas których no, była burza mózgów, tak? I tak naprawdę każdy z nas mówił to, z czym mu się dane
zagadnienie kojarzy, jak można by to opisać. Każdy z nas oczywiście używał do tego innego języka, każdy miał inne wyobrażenie, co też jest oczywiście bardzo dobre i bardzo twórcze, bo tak naprawdę jak już się dogadaliśmy we trzech, no to i wiedzieliśmy, o co temu drugiemu czy trzeciemu chodzi, no to już była jakaś nić porozumienia i było wiadomo, że jak my już wiemy, no to być może możemy to mówić komuś z zewnątrz, tak? Czy być może możemy to umieszczać po prostu w publikacji. Więc na pewno te rozmowy, bym powiedział, że były długie, że tak naprawdę no, nad gdzieś tam jednym zagadnieniem, no, które u nas w książce często nie zajmuje bardzo dużo miejsca, bo to są takie, bym powiedział, krótkie rozdziały, często, nie wiem, dwu, trzy stronicowe, no ale żeby to w takim moim odczuciu no miało ręce i nogi, no to najpierw trzeba jakoś to ulepić, jakoś to sklecić, odrzucić też to, co często nieistotne, albo to, co gdzieś zaczynało podążać właśnie w stronę zbytniego skomplikowania i czasami trzeba było po prostu uciąć te nasze dyskusje i powiedzieć, wystarczy, tak? To jest już wystarczający materiał do tego, żeby trenerowi, który przecież nie musi znać też danego zagadnienia, aby mu o nim powiedzieć, aby mu je w jakimś stopniu przybliżyć. No i bym też powiedział w tym momencie może, że to też była taka trudność tych spotkań, bo my cały czas się musieliśmy trzymać jakby w ryzach, czy coś nie jest zbyt łatwe, albo czy coś nie jest zbyt trudne, tak? I tak naprawdę tego naszego wyimaginowanego czytelnika musieliśmy jakoś tutaj sobie przedstawić. No i myślę, że to jest zarówno trener, który rozpoczyna pracę, który nie wiem, pracuje 10 lat z młodzieżą, ale myślę, że to też jest trener, który pracuje z drużyną seniorską i on także skorzysta z takiej książki, oczywiście odpowiednio ją sobie dostosowując i mając pewnie jakieś tam inne przemyślenia, bo na co dzień jego praca wygląda inaczej niż praca z dziećmi. Okej, dzięki. Wiesz co, tutaj chciałem tylko zaznaczyć taką rzecz, że z mojej obserwacji rzeczywistości w ostatnich latach, to co zrobiliście w tym suplemencie jest szalenie trudne i ważne jednocześnie, bo wyciągnąć esencję z tego całego skomplikowania i zamieścić ją na jednej, dwóch stronach, to jest prawdziwa sztuka. No nie? Tak samo jak z przemówieniami publicznymi. Zdecydowanie trudniej jest zrobić dobre 10-minutowe przemówienie niż 3-godzinne, gdzie po prostu można się oddać wenie i popłynąć tak, jak się chce. Więc tutaj jakby krótka forma moim zdaniem jest dużym atutem tego suplementu, bo całość ma no niecałe 120 stron i tak jak mówisz, no jest tutaj 14 zagadnień, które są poruszone, do tego też są ilustracje Daniela Chmielewskiego, o które też będę za chwilę dopytywać, więc tutaj szapoba, czapki z głów dla was, bo widać, że no czytając ten suplement widzę, że włożyliście w to dużo pomyślunku i te rzeczy, które się tam znalazły, po prostu nie są przypadkowe. No dziękujemy bardzo, dziękujemy za taki odbiór, zresztą też jesteśmy tutaj łasi jakby takiej informacji zwrotnej, tak? Więc jeżeli osoby, które nas słuchają też przeczytają i będą miały ochotę nam coś na ten temat powiedzieć i tu nie mówię absolutnie o rzeczach, nie wiem, pozytywnych, ale często jakichś spostrzeżeniach neutralnych czy nawet krytycznych, to jest coś, czego my też oczekujemy po publikacji takiej książki, no bo myślę, że to jest tak jak powiedzmy w pracy trenerskiej, no naprawdę za taki feedback ze swojej pracy to jest bardzo wartościowa rzecz i bardzo pożądana i to się bardzo ceni. Jasne. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby wspomnieć, że suplement jest za darmo.
do pobrania zarówno na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i na stronie partnera wydania, asystenta trenera. I każdy w tym momencie, kiedy publikujemy ten odcinek, może po prostu sobie go pobrać i przeczytać. Prawdę mówię. Jak najbardziej. Jak najbardziej myślę, że ta właśnie ogólna dostępność, no my ją też, tak jak mówiłem, braliśmy pod uwagę, że publikacja tutaj będzie szeroko dostępna, no i że ona też ma właśnie za zadanie trafić naprawdę do dużych miast, do małych miast. Myślę, że już dzisiaj gdzieś trenerzy pobierają i czytają, naprawdę skorzystajmy z tego, że dzięki internetowi odbywa się to natychmiastowo i możemy z tymi naszymi przemyśleniami trafić bardzo szeroko. No dobra, a jest przewidywana też wersja papierowa dla tych czytelników, którzy lubią książkę mieć jednak fizycznie w ręku? Jak najbardziej. Będzie wersja papierowa, już w przyszłym tygodniu rusza druk, więc pewnie no lada tydzień będzie to dostępne. Myślę, że też ze względu, że książka w moim odczuciu jest atrakcyjna wizualnie, jest to też moim zdaniem ładny przedmiot, tak? Ładny przedmiot do oglądania i te rysunki Daniela Chmielewskiego, które są tam obecne, no one też bardzo szybko przywołują różne teorie. Czasami można skorzystać po prostu na przekartkowaniu tej książki. My wiemy, że książkę czyta się na różne sposoby, tak? Można ją przeczytać naprawdę od pierwszej strony do ostatniej, można ją przekartkować, a można rozpocząć od zagadnienia konsekwencji, które tutaj prezentujemy jako ostatnie i każdy z tych sposobów czytania jest wartościowy, jest pełny, jest możliwy do realizacji, więc każdemu wedle potrzeb. Okej, okay. Dobrze, to ja jeszcze chwilę przy procesie. Wybacz, ale tak mamy jako psychologowie, że ciekawie jest mówić o procesie i o tym, co stoi za jakimś osiągnięciem, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych psychologów, mówię za siebie tutaj oczywiście, ale zastanawiają mnie, słuchaj, role, jak sobie podzieliliście już potem sam proces pisania i weryfikacji i czy ten suplement można tak podzielić na trzy części. On jest w 33% Pawła, w 33% Piotra i w 33% twój. Czy można powiedzieć, że coś jest bardziej czyjeś? Spróbuj to jakoś rozwinąć. Jak podzieliliście się przy tym już samym procesie pisania? Ja bym powiedział tak, że tak trochę tutaj no, dałem znać, że podczas tych takich burzliwych dyskusji my tak naprawdę prezentowaliśmy no, trzy perspektywy patrzenia. Tak? Perspektywę psychologa, który tutaj tak naprawdę odpowiedzialny był za ten content psychologiczny. Mieliśmy perspektywę pierwszego trenera. Tak? Myślę, że tutaj nazwiska znanego, uznanego, też tutaj lidera, za którym też stoją sukcesy i takiej osoby, która jest znana publicznie, która udziela się publicznie i która jest odpowiedzialna za zarządzanie drużyną. I taka moja perspektywa, czyli takiej osoby trochę spajającej i takiej osoby trochę odpowiedzialnej za organizację, za takie spojrzenie systematyczne, za takie łączenie, patrzenie na to, czy to funkcjonuje, czy to dobrze wygląda, czy ta treść jest właśnie jasna. I myślę, że nasz podział ról był właśnie taki, jak o nim opowiadam. Okej, okay. A sam proces pisania? No, kto najbardziej klepał w klawiaturę? No, czy to też było podzielone między was porównanie? Nie, nie, tak. No do tego też musieliśmy dochodzić, tak? Do tego też musieliśmy dochodzić w trakcie, że no nie da się moim zdaniem, no, czy naszym zdaniem wspólnym stworzyć tej książki, sklecić z takich trzech równych części, którą napisały trzy osoby. Więc no jest to pisane tutaj moją czcionką, ale ja to zebrałem, ja te nasze przemyślenia jakby tak zebrałem w zdania, próbując przeprowadzić jakiś tam ciąg logiczny,
z tego, co po prostu ustaliliśmy, a potem oczywiście korekta, jedna, druga, taka bliska i kolejne. Okej, no dobrze. To chciałbym teraz porozmawiać trochę o samej strukturze tego suplementu, bo takie trzy osie się tam rysują, na których opieracie całą publikację. Są zagadnienia, które już pokrótce opisałeś. Nie będziemy w nie wchodzić, no bo każdy może sobie suplement ściągnąć i przeczytać, ale są też osoby i czas. Możesz rozwinąć te dwie pozostałe osie, na których oparliście tę publikację? Tak, jak najbardziej. No myślę, że to były takie właśnie nasze cele, żeby jak najbardziej zobrazować, że psychologia nie dotyczy jedynie zawodnika, a najczęściej mówi się o psychologii zawodnika, no bo jego obserwujemy na boisku, patrzymy na jego reakcję, na jego właśnie, nie wiem, radzenie sobie ze stresem i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież równie istotne są te procesy psychologiczne u trenera, tak? I myślę, że o tym wielokrotnie zapominamy, tak mi się wydaje. No a książka jest przede wszystkim adresowana też do trenera, więc to samo, co myślimy o zawodniku, jakim tutaj obciążeniom jest poddany, grając w tę grę, akurat w tę albo w inną, no to podobnym obciążeniom, podobnym sytuacjom jest poddany trener. A może nawet. Jeśli nie no właśnie, a może nawet ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że no, trener oczywiście jest tym takim pierwszym poruszycielem drużyny, no ale trener to jest też osoba, która. No jest taka odpowiedzialna za te wyniki, ale też musi potrafić odnaleźć się w wielu sytuacjach, tak? Musi potrafić rozmawiać z prezesem, powiedzmy, klubu, musi potrafić rozmawiać z rodzicami, jeśli mówimy o piłce młodzieżowej, musi myśleć nad przekazem do mediów. Często też komunikuje się z kibicami, no tutaj akurat zawodnicy też mogą się komunikować z kibicami, ale musi prezentować takie podejście indywidualne do jednego zawodnika, ale jednocześnie do całej grupy, więc no tutaj widziałbym skomplikowanie tego procesu. Czyli super, czyli oprócz tego, że suplement jest dla trenerów, to jest też trochę o trenerach. No tak. Jest o trenerach, aby myśleli o sobie, aby wiadomo, że tutaj ta uwaga no najczęściej jest skierowana na zawodników, bo to trenerzy są zobowiązani do tego, żeby wychowywać, prawda, nie wiem, czy przyszłe gwiazdy, czy po prostu tutaj świetnie organizować te zajęcia. No ale tak naprawdę mam wrażenie, że ta odpowiedzialność spoczywa na nich bardzo duża i być może za duża. Więc ja mam wrażenie, że ten suplement trochę trenerów odciąża, tak? Że myślę, że ten suplement też mówi: trenerzy, nie jesteście za wszystko odpowiedzialni, tak? Róbcie swoją robotę, ale wiele też zależy choćby od zawodników, rodziców, od innych osób, które są wokoło. No i warunków, infrastruktury, tak? Też nie możemy tego umniejszać, bo czasami no to w jakiś sposób może trenerów ograniczać na pewno. No tak, tak. Ja tu też jestem takiego, no może takiego kontrowersyjnego zdania, że faktycznie no, często nasze szkolenie się rozpoczyna nad tym, że to boisko musi być otwarte, że musi przyjść jakaś osoba, która otworzy po prostu to boisko, a nie trener, który na 5 minut przed treningiem musi sprawdzać, czy to boisko jest otwarte, nie wiem, czy światła są zapalone. I ja wiem, że to brzmi jakby tak banalnie i często trywialnie, ale naprawdę pomoc takich osób, którzy są odpowiedzialni za organizację, za to, że odciążą tego trenera,
zadbają o te rzeczy dookoła. I myślę tutaj choćby o pomocy rodziców, tak? No rodzice też muszą wziąć odpowiedzialność za to, że oni są sojusznikami trenera, w czymś mogą pomóc albo zadbają o to, że dziecko jest naprawdę dobrze ubrane na trening, to już jakieś tutaj problemy odchodzą i ten trener nie musi na to zwracać uwagę, czy ja mam iść teraz zapalić światła, czy ja mam sprawdzić, czy dzieci zabrały czapkę na trening, prawda, żeby mogły, czy kurtkę przeciwdeszczową, tylko może to też mogą zrobić osoby, które też często bardzo chcą uczestniczyć w procesie treningowym, a mogą uczestniczyć w taki sposób banalny, ale w ten sposób jak najbardziej pomagać, a trenerowi pozostanie po prostu skupienie się na tym, aby ta jednostka treningowa, którą on organizuje, była jak najlepsza. Mhm. Okej. Okay. Czyli została ta ostatnia oś tak. waszej pracy, czyli czas. No tak. Możesz tak, rozwinąć? Tak. No myślę, że... Proszę. No tak, przede wszystkim chcieliśmy zwrócić uwagę, że na wszystko w tym procesie treningowym jest odpowiedni czas. I o ile możemy powiedzieć, że są zagadnienia trochę bardziej istotne w treningu sportowym, na przykład jeśli chodzi o proces treningowy, nie wiem, istotne będzie bardzo zaangażowanie w trening, bo ono będzie prowadziło do tego, żeby po prostu robić postęp, zdobywać nowe umiejętności, to na przykład podczas meczu istotne będzie opanowanie emocji, tak? Często trening nie jest nacechowany taką ilością emocji, więc to opanowanie będzie główną cechą meczową, a z kolei po meczu istotną kwestią będzie komunikacja, jakaś taka informacja zwrotna, jak ten mecz się odbył, czy można o nim myśleć jako udanym, nieudanym, więc swego rodzaju podsumowanie. Więc my tak jakby w tej perspektywie czasowej no też rozpisaliśmy właśnie zagadnienia z taką tezą, że wszystkie są istotne w tak naprawdę non-stop, ale też konkretne z nich mają swoje zastosowanie w większym wymiarze w odpowiednim momencie. Mhm. To ja jeszcze mam jeden przykład, który może też tutaj być dobry. Mianowicie myślę sobie tutaj o kwestiach związanych z koncentracją, gdzie na treningu zawodnik może zawężyć ją do jakiegoś konkretnego elementu, który akurat teraz trenuje, szlifuje, czy to będzie jakiś aspekt techniczny, czy związany z dobrym ustawianiem się w jakiejś grze, którą proponuje trener, a podczas meczu no, ta koncentracja jednak działa trochę bardziej jak zoom optyczny, gdzie zawodnik musi balansować między szeroką i wąską i tak w kółko. Nie wiem, czy to się wpisuje w to, o czym mówisz, jeśli chodzi o czas. Myślę, że tak. Tak, teraz jeszcze przemyślałem przez chwilę i pomyślałem, że my też piszemy w takiej, dokładnie w tej perspektywie, o której mówisz, o odpowiedzialności i kreatywności. Może w takim razie to rzucimy na chwilę na szale, że my często mówimy o tym, że nasi zawodnicy są bardzo kreatywni na treningu, tak, że oni naprawdę potrafią tam robić wspaniałe, pokazywać umiejętności, zwody, driblingi, nie czując właśnie żadnej presji, a okazuje się, że gdy przychodzi do meczu, to ta kreatywność gdzieś znika i zawodnicy szukają bardzo prostych rozwiązań, tak? Podania do najbliżej ustawionego zawodnika, nie wiem, podania do tyłu. Więc my też pomyśleliśmy o tym, tak zastanawiając się nad tymi zagadnieniami odpowiedzialności i kreatywności, bo myślę, że obydwa te zagadnienia muszą być obecne w różnych proporcjach w takim procesie szkolenia, że może można by było odwrócić tę perspektywę i żeby zawodnik był kreatywny w meczu, to może niech on będzie w większym stopniu odpowiedzialny podczas treningu i odpowiedzialny w tym sensie, że będzie właśnie bardzo skoncentrowany, że będzie słuchał, czego
czego oczekuje od niego trener, że będzie starał się wykonywać te ćwiczenia jak najlepiej, bo będzie wiedział, że to go właśnie umożliwi mu zdobywanie nowych umiejętności, a także ta odpowiedzialność będzie właśnie także obecna poza treningiem, gdzie ten zawodnik będzie dbał o swoją dietę, będzie dbał o taki sportowy tryb życia, bo będzie wiedział, że to mu umożliwi właśnie prezentowanie swoich umiejętności na boisku i dzięki temu no być może tę kreatywność właśnie przeniesiemy na boisko, na mecz, na już ten, na tę sytuację taką związaną z większym napięciem, no bo ten zawodnik, czując się wcześniej odpowiedzialny, robi wszystko, co dla niego należy, a tak naprawdę ten sprawdzian, no to już jest dla niego popis jego umiejętności, popis tego, czego się nauczył. Być może dzięki temu będzie mógł się poczuć swobodniej. Powiem ci szczerze, że kiedy Paweł mówił o tych trzech osiach, jak rozmawialiśmy niedawno przez telefon i powiedział o czasie, to ja się spodziewałem, że ten czas też będzie uwzględniać różne etapy przygody czy kariery piłkarskiej. I tak jak na przykład zrobili to psycholodzy z Fundacji Sportu Pozytywnego w takim poradniku pozytywnego trenera, nie wiem, czy to czytałeś ich publikację. Dla słuchaczy mogę odesłać tutaj do odcinka numer 40 bodajże, gdzie Ewa Serwotka i Kamil Radomski, moi koledzy i przyjaciele po fachu, opowiadają o tym modelu i myślę, że w tamtej książce fantastyczne było to, że te wskazówki też były dla trenerów różnych kategorii wiekowych. No nie, od tych najmłodszych aż po sport seniorski, wyczynowy. I tutaj może mógłbyś powiedzieć, dlaczego nie poszliście w tę stronę? Czy to była tylko kwestia braku przestrzeni i miejsca, czy też mieliście jakiś zamysł w tym, żeby ten przekaz był na tyle uniwersalny, żeby dotarł do każdego trenera, niezależnie od tego, ile lat mają ich podopieczni? No tak, myślę, że my tutaj trochę wyszliśmy z innej perspektywy, to znaczy my tutaj oparliśmy się na takim pewnym uogólnieniu i nieprecyzowaniu tego, co można by precyzować, czy choćby było właśnie sprecyzowane w publikacji, o której wspomniałeś. No my posługujemy się tak naprawdę trzema kategoriami czasu, tak? Dla nas jest to kategoria przed meczem, mecz i po meczu. Zupełne uproszczenie, tak? Zupełne uproszczenie. I tylko w takich perspektywach czasowych się poruszamy, tak? No, naszym, oczywiście, że jest tu cel taki stworzenia przekazu uniwersalnego. Myślę, że jest tu także taka przestrzeń na dopowiedzenie sobie dla każdego trenera, który to czyta, bo my właśnie nie chcieliśmy, że my napiszemy, że tutaj nagle te dwie strony są dla trenerów z przedziału wieku 7-10 lat, tak? I wtedy trener, ja pracuję w tym przedziale, to ja czytam tylko te strony. No my chcemy, jeżeli mówimy często, że trener ma inspirować, to tak się bardzo często pojawia, no to my wybraliśmy taką formę do inspiracji, że tak naprawdę przerzucamy trochę na naszych czytelników dopowiedzenie sobie tych kwestii, no, które oni uznają za takie najbardziej istotne, a jednocześnie no, my nie stawialiśmy siebie w takiej perspektywie, no, że my wiemy, co dokładnie powinno się dziać na treningu w przedziale 7-10 lat, potem nie wiem, 10-13, a może 10-14, a może jeszcze inne, bo tak naprawdę my tak jak nawet tak jak pisaliśmy przez ten czas całkiem długi, to mamy wrażenie, że ta psychologia też się zmieniała, tak? Że tutaj też różnego rodzaju konteksty w trakcie pisania powstawały i stąd też nasz taki wybór, aby właśnie, no jeszcze raz tak powtórzę, zostawić tutaj miejsce do powiedzenia dla każdego trenera. Okej, okay. I myślę, że to jest szalenie ważny przekaz i ja ze swojej strony chciałbym go podkreślić, bo często obserwuję trenerów, którzy przeczytają coś w książce, czy wyciągną coś z kursu i wdrażają to w swoją codzienność
w skali 1:1. A tutaj to, o czym ty mówisz, jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne też w kontekście lektury tego suplementu, że trzeba go trochę dostosować, czy wiedzę, którą tam się zdobędzie, trzeba ją dostosować do tej swojej rzeczywistości, w której się funkcjonuje, do kategorii wiekowej na pewno, ale też do celów, założeń, które przed danym trenerem, które akurat stoją. No jak najbardziej. Ja wiem o tym, że my tutaj stawiając się w takiej pozycji autorów tej publikacji, no jednocześnie stajemy się trochę ekspertami, tak? Występujemy w roli ekspertów, ale tak naprawdę jeżeli trenerzy będą chcieli zastosować jakieś rzeczy z tej książki do swojej pracy, no to my nie mamy tej pełnej wiedzy właśnie, jak wygląda praca, nie wiem, na treningu dzisiaj w Bydgoszczy, wczoraj, nie wiem, w Nowym Sączu, jutro w Lublinie i w tym pierwszym wypadku w kategorii U10, w tym drugim U15, a w trzecim przypadku w drużynie seniorów, tak? I myślę, że to najlepiej wiedzą ci trenerzy, którzy tam pracują i oni mają pełną wiedzę na temat, nie wiem, warunków pracy, drużyny, charakterów, które są w drużynie, ale no mało tego, mają też jak najbardziej wiedzę o sobie. I my też myślę, że tutaj podkreślamy taką rzecz, żeby no każdy dopasował to, jakim chce być trenerem, jak się zachowującym, do siebie, do tego, jaką jest osobą, do tego, jakie cechy są u niego wiodące, więc tak naprawdę postulujemy też trochę takie antyczne poznaj samego siebie, tak, że tak naprawdę to jest taki punkt wyjścia. No, my nie znamy, sorry, ale nie znamy wszystkich trenerów i znamy kilku trenerów, ale tylko w takim gronie, w którym się obracamy. No, a książka ma właśnie taką, wiedzieliśmy, że ona będzie publikowana jakby szeroko, tak? I tak naprawdę musi być tutaj ten uniwersalizm i myślę, że jeżeli trenerzy zadadzą sobie te pytania, które my tutaj też zadajemy, a czasami nie udzielamy też jakiejś pełnej odpowiedzi albo bardzo konkretnej i ja rozumiem, że też, że może też być to odebrane w ten sposób, że a ja chciałbym tutaj odpowiedź, chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, co ja mam w takiej sytuacji zrobić. No to no nie udzielamy, tak? Ale myślimy, że trenerze, dojdziesz do tego sam, tak? Jeżeli się zastanowisz, jeżeli poświęcisz na to czas, jeżeli właśnie pomyślisz, co ciebie przekonuje, tak? Co ty uznajesz za dobre rozwiązanie, to będzie dobre rozwiązanie. I myślę, że to, że tak to powinno wyglądać. Dlatego. Tak, tak. I właśnie o to mi, Łukasz, chodzi, tak? Żeby tutaj odpowiedzialność nie spoczywała teraz na was, autorach tego suplementu z zakresu przygotowania psychologicznego, no bo nie może tak być, no nie? To jest publikacja związkowa i ona naprawdę będzie podróżować, no myślę, że w każdy zakątek Polski i bardziej to jest z mojej strony taki apel do trenerów, żeby to, co przeczytają, też stosowali względem no warunków, rzeczywistości, doświadczenia i możliwości, które akurat w danej chwili swojej kariery trenerskiej mają. No nie? O to mi tutaj przede wszystkim chodzi. Tak, ja bym też powiedział, że naprawdę świat się zmienia, tak? To znowu tak będzie brzmiało jakoś tak trochę trywialnie, ale świat się zmienia, piłka nożna się zmienia i to, że my tę książkę wydaliśmy dzisiaj, no to mimo wszystko nie chcieliśmy, żeby ona jutro już była przeterminowana, tak? Tylko żeby naprawdę można było do niej zajrzeć jeszcze za jakiś czas i za ten, nie wiem, rok, dwa czy trzy także tę książkę sobie dopasować już do tej rzeczywistości, tak jak ona będzie wyglądała wtedy. No właśnie stosując takie niedopowiedzenia i taką strukturę trochę otwartą, myślę, że to też umożliwiamy. Super, super. No to mamy trzy osie jako tako omówione, jakby
po naszemu. Oczywiście, znowu powtarzam to po raz któryś, że nie będziemy wchodzić w samą treść zbytnio w tej rozmowie, no bo każdy sobie może przeczytać ten suplement zupełnie bez żadnych nakładów pieniężnych. I w linku też w notatkach do tego odcinka na pewno będą pokazane możliwości, jak można ten suplement ściągnąć. Ale ja jeszcze tutaj chciałbym wrócić do czegoś, co się pojawiło w naszej rozmowie i chciałbym też prosić ciebie o komentarz w tej sprawie. Chodzi mi o te rysunki, kreskówkowe rysunki Daniela Chmielewskiego, które pojawiają się gęsto, praktycznie przy każdym zagadnieniu są te kreskówki Daniela i chciałbym zapytać, dlaczego zdecydowaliście się na tego typu przekaz i co chcieliście osiągnąć, porządkując wiedzę psychologiczną też w taki kreskówkowy sposób. No tak, jest to bardzo istotna część tego suplementu, te rysunki Daniela Chmielewskiego. Może tak jeszcze jednym zdaniem Daniela tutaj przedstawię i wprowadzę. Daniel jest autorem komiksów, tak, które też można bez problemu znaleźć w księgarniach. Między innymi też ostatnio komiks na motywach opowiadań Olgi Tokarczuk. I myślę też, że przy okazji polecę, może ktoś będzie w księgarni i zobaczy, to też warto wziąć do ręki, zobaczyć. Podlinkujemy Daniela i jego twórczość na pewno, nie ma problemu. No ten aspekt jakby tutaj wizualny tej publikacji jest bardzo istotny. Tak? Mamy tutaj 28 stron komiksu, tak? Więc tak naprawdę takie 28 stron to można by powiedzieć, że to jest taki oddzielny jeden komiks, który też naprawdę można czytać bez jakby nawiązania do tego, co jest obok napisane, co jest obok po prostu napisane w sposób bardziej skomplikowany. Tak? Zależało nam na tym, żeby często te być może bardziej skomplikowane rzeczy psychologiczne tłumaczyć w sposób taki obrazkowy, tak? Żeby od razu tutaj czytelnik mógł sobie spojrzeć i od razu rozpoznać, o czym mowa. Ja myślę, że ten środek taki komunikacyjny, który wybraliśmy, taki wizualny, no to też jest taki trochę nasz podprogowy komentarz i do pracy trenera, i do takiej naszej rzeczywistości, no że trzeba szukać takich różnych form wyrazu, tak, żeby dotrzeć, nie wiem, w tym wypadku do czytelnika, ale tak naprawdę trochę mówimy o tym, żeby trener dotarł do swojego zawodnika i tutaj trzeba stosować podobne poszukiwania, tak, żeby zawodnicy są przyzwyczajeni do tego, że im się pokazuje właśnie materiały audiowizualne, że się tworzy dla nich animacje, że często ten głos jednak sam, a w tym wypadku książki, taka forma pisana, no jest jednak zawodny, jeżeli myślimy o czymś, co w naszym tutaj mniemaniu chcemy, żeby zostało w głowie. I myślę, że o ile jedna ta strategia to były te skrótowce nasze, które szybko możemy przywołać, kop, nos, okej, KO, to dla osób, które tamtego akurat nie zapamiętają, bo może właśnie one są trochę innymi osobami i to im się nie będzie podobało i powiedzą, a to trudne, a to jakieś tam, to dla nich są z kolei te obrazy, gdzie tak naprawdę można tylko spojrzeć i moim zdaniem no już wie się, o co chodzi. Tak? Akurat tutaj przed oczami sobie otworzyłem motywację wewnętrzną i zewnętrzną i takie dwa motorki, jeden w środku naszego gracza, a drugi popychający go na zewnątrz. No, bardzo dużo moim zdaniem już z tego wynika. Rzeczywiście, znowu jakby tak jak sam ten suplement jest esencją tej wiedzy psychologicznej dla trenerów piłki nożnej, to te
ilustracje, te kreskówki są esencją esencji, jeśli tak mogę to powiedzieć. Naprawdę fantastyczna praca Daniela. Ja myślę też, że w pracy trenerskiej też chodzi o to, że wiele rzeczy trzeba powtarzać, że zawodnikowi, że generalnie uprawianie sportu polega na jakiejś cykliczności, a także chodzi o cykliczność różnych komunikatów. No i teraz moim zdaniem sztuka polega na tym, żeby ta cykliczność komunikatów była, ale żeby za każdym razem ten komunikat był zbudowany inaczej. I myślę, że to też jest sztuka niepowtarzania jednego zdania każdego dnia czy w każdym tygodniu, tylko przekazywania podobnych treści, ale na różne sposoby, bo tak jak powiedziałem, no jedne treści trafią do pięciu zawodników, innego rodzaju treści trafią do innych pięciu zawodników, a jeszcze innego rodzaju treści, na przykład po prostu zajęcia boiskowe na boisku trafią do kolejnych zawodników, więc pokazujemy mimochodem wachlarz możliwości, które ma trener choćby w komunikacji z drużyną, z zespołem w ten sposób. Ja myślę, że tutaj chodzi tobie o to, że te treści są te same, tylko forma przekazu jest inna. Tak. Znaczy no one nigdy nie będą, prawda? Treści są podobne, tak? Treści są podobne, bo czasami obraz powie trochę więcej, czasami czegoś nie dublowaliśmy i niektóre rzeczy są obecne tylko w obrazie i my to wiedzieliśmy, że to jest obecne jedynie w obrazie. Między innymi na przykład, jeżeli mówiliśmy o współpracy, no to tam też zrobiliśmy takich kilku bohaterów, który każdy z nich mówi, kim jest, tak? I jeden mówi, że ja jestem ateistą, lubię tam balangi i coś jeszcze, a drugi właśnie mówi, a ja lubię czytać, a ja jestem katolikiem i tak dalej, więc no, takich jakichś rozróżnień przykładowych nie, już do tekstu nie stosowaliśmy, ale w takim obrazku sobie na taką rzecz pozwoliliśmy. Mhm. No i powiedz mi, i same ilustracje to jest wolna ręka Daniela Chmielewskiego, który na podstawie tego, co napisaliście, stworzył ilustrację, czy też mieliście jakiś wpływ jako autorzy samego podręcznika na to, co na tych ilustracjach się znalazło i jak te scenki po prostu wyglądają w tym finalnym kształcie? Daniel otrzymał od nas tę wersję tekstową, która była gotowa albo która się tworzyła, bo to tworzone było tak naprawdę równocześnie, więc jak tylko mieliśmy jakiś gotowy rozdział, to do Daniela wysyłaliśmy i on to rozpoczynał jakiś taki proces myślowy nad tym, aczkolwiek cały czas też trzeba było mieć wizję całości, więc to też było utrudnione, że jednocześnie pracujemy, ale też zobaczymy, czy na koniec nam się to wszystko zgra tak jak o tym myślimy, więc tutaj jak najbardziej chcieliśmy nawet, żeby Daniel miał na to jakieś takie świeże spojrzenie, tak, żeby on też coś do tego wniósł jako taka osoba, no nie do końca bym powiedział zaangażowana w sport czy interesująca się sportem, ale właśnie żeby spojrzał na te treści być może czasami nieszablonowo, być może właśnie żebyśmy my mu nie sugerowali jak w jaki sposób jakiś temat rozwiązać. No i my byliśmy bardzo ciekawi, jak on na to patrzy, jak on to widzi. No i potem też rozpoczynał się taki proces trochę dyskusji. Może tutaj coś zmieńmy, może to jest nieczytelne, może jednak inny tekst w dymku, więc tutaj jakaś tam nasza ingerencja była, ale tak naprawdę cała idea, cały koncept, ten koncept naprawdę jest ciekawy, bo czasami na przykład mamy taką planszę, na której jest gra, to jest przy zagadnieniu konsekwencji i trener przechodzi przez taką planszę, stąpając z jednego pola na drugie, jednocześnie no tak jak na grze są jakieś trudności, tak jak podczas gry są jakieś trudności, więc jak teoretycznie stąpa na jakieś pole, tam jest na przykład obecny prezes, który go wytrąca z tej jego konsekwencji. Tam na przykład na następnym polu są rodzice, którzy też mu coś podpowiadają, no a ten trener niby ma być konsekwentny, czyli ma w tej grze iść
dalej. I oczywiście, mówiąc o tym, już widać, że nie jest łatwo opowiedzieć obrazek i dlatego obrazek najczęściej trzeba po prostu obejrzeć i zachęcam, żeby spojrzeć do tego obrazka, który teraz tak zupełnie nieplastycznie opowiedziałem, bo jednak spojrzenie da tutaj więcej. Tak, no i to jest jakby po raz kolejny. Rekomendujemy, żeby ten suplement sobie po prostu ściągnąć, choćby dla tych ilustracji Daniela Chmielewskiego, które są fantastyczne i rzeczywiście wyciągają tę esencję z esencji, tak jak ja powiedziałem. I myślę, że nie ma dalej co opowiadać tych obrazków, co? Niech ludzie sobie po prostu zobaczą. No mam nadzieję, że właśnie tak zaciekawiliśmy, tak o nich źle opowiadaliśmy, że po prostu tutaj każdy ściągnie i obejrzy i zobaczy, jak to wygląda. Słuchaj, jest to też jakaś strategia marketingowa, na pewno jakoś to się tam nazywa, więc zachęcamy po raz kolejny, żeby po prostu sięgnąć po całość. A ja jeszcze tutaj mam w tych swoich notatkach takie pytanie odnośnie tego, dla kogo jest suplement. I mogę już po części odpowiedzieć na swoje własne pytanie, bo z tej rozmowy wynika, że on jest przede wszystkim dla trenerów. Ale kiedy on wychodził 11 grudnia, czyli no 4 dni temu, na kanale YouTube'owym Łączy Nas Piłka TV pojawił się filmik promujący tę waszą publikację, który został zatytułowany Książka dla wszystkich. Czy rzeczywiście ta książka jest dla każdego, Łukasz? Znaczy dla każdego. Czy chodzi tutaj, że dla każdego trenera na przykład? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że jest to książka dla każdego trenera, że naprawdę, czy w większym stopniu, czy w mniejszym, no każdy tutaj coś znajdzie dla siebie, co go zastanowi, tak? Ja nie mówię, że tutaj chodzi o jakieś, że nagle nastąpi jakieś olśnienie po przeczytaniu tej książki, ale myślę też, że mimo to, że my często no nawet wiemy, powiedzmy, że na temat jakichś zagadnień, no dajmy na to na temat zagadnień komunikacyjnych, to mimo wszystko nie jest prosto łatwo z nich korzystać, tak? My na przykład tutaj wymieniamy błędy komunikacyjne i jestem przekonany, że naprawdę wielu trenerów złapie się, że choćby jeden z tych błędów, o których my tutaj mówimy, jest przez nich stosowany, tak? Że czasami, nie wiem, czy trenerzy mówią ogólniki, czy trenerzy stosują taką nadmierną ilość pochwał, czy krytyki, czy nadmiernie kontrolują zawodników. I tak mogę wymieniać dalej i tak dalej, ale myślę, że tutaj jestem przekonany o tym, że każdy, jeżeli tylko będzie chciał podejść krytycznie do swojej pracy, no to i potrafił się do tego przyznać, bo to też jest, myślę, istotne, to znajdzie tutaj coś, co on może poprawić. I ja tutaj tak jeszcze raz bym to dopełnił, nie chodzi nam o jakieś rewolucyjne zmiany, tak? Naprawdę w Polsce są dobrzy trenerzy, ja ich znam, ja ich widziałem, no ale to też nie znaczy, że też ci dobrzy trenerzy nie mogą być jeszcze lepsi, nie mogą się doskonalić i że wszyscy się nie możemy doskonalić i pracować nad sobą w takiej właśnie płaszczyźnie psychologicznej. Mhm. No dobra, to trenerzy piłki nożnej jest to tak na pewno dla was, tak? Co z trenerami innych dyscyplin? Czy trenerzy innych dyscyplin, którzy również słuchają podcastu Głowa Rządzi, mogliby wyciągnąć coś z tego suplementu narodowego modelu gry, o którym dzisiaj rozmawiamy? Jak najbardziej. Myślę, że jeżeli w jakichś dyscyplinach no nie powstały takie książki, no to myślę, że zresztą my też cały czas o tym mówimy, że nasza publikacja jest na tyle uniwersalna, że ja tutaj nie widzę jakiejś takiej większej różnicy, że skorzystaliby z takiej publikacji trenerzy piłki ręcznej, tak? Jest tam też zespół
też jest, myślę, wiele tych zagadnień wkłada się po prostu jeden do jednego. Tutaj nie ma wielkiej różnicy. Naprawdę, jeżeli ktoś tylko interesuje się sportem i będzie potrafił to dostosować do swoich, do swojej dyscypliny, to jak najbardziej to polecam. I może w tym momencie jest właśnie istotne, żeby powiedzieć, że my często mówiąc naszym zawodnikom na jakieś tematy psychologiczne, czy próbując trochę powiedzieć coś w oderwaniu od takich zadań stricte boiskowych, to my często puszczamy jakieś filmy z innych dyscyplin, tak? Puszczamy jakieś fragmenty z koszykówki, tak? Puszczamy jakieś fragmenty z judo, jakichś takich walk, które nie wiem, kilkanaście lat temu były słynne. Mało tego, puszczaliśmy tutaj konkurs chopinowski i Zimmermana z lat, no nie wiem, już to jeszcze był film czarno-biały, tak, ale jak on się przygotowywał do występu pianistycznego, zupełnie coś innego, zupełnie jakaś abstrakcja, ale to też można przekuć takie sposoby przygotowania do dyscypliny sportowej. Oczywiście z tego jest trochę zawsze śmiechu, trochę jakiejś takiej szydery, ale myślę, że takie rzeczy się dużo lepiej zapamiętuje, więc w drugą stronę jak najbardziej, no jak najbardziej może to działać, jak tylko ktoś ma wyobraźnię i no to czemu nie. Okej, okay. Czyli trenerzy innych dyscyplin jak najbardziej też mogą sięgać po tę publikację. A czy chciałbyś, Łukasz, czy chcielibyście w ogóle jako autorzy, żeby po suplement przygotowanie psychologiczne narodowego modelu gry sięgali również rodzice młodych piłkarzy? Myślę, że tak. Myślę, że to też jest publikacja na nich, że oni też mogą wyciągnąć dla siebie tych kilka zdań, które są tam dla nich choćby przeznaczone. To znaczy każdy w tym procesie treningowym ma do odegrania odpowiednią rolę. I tak jak gdzieś tutaj wokół tego tematu się poruszałem wcześniej, niech trener będzie odpowiedzialny za ten proces szkoleniowy, za to, jak zawodnik ma grać na boisku, jak co ma się dziać podczas meczu, co ma się dziać podczas treningu. No oczywiście ja nie pracuję z młodzieżą, ale no też dochodzą do mnie słuchy, że i może na co dzień nie oglądam tych meczów, ale że rodzice często trochę wykraczają poza swoją rolę rodzica, tak? Że często gdzieś trochę wchodzą tutaj w buty trenera i chcieliby powiedzieć, jak ci zawodnicy mają grać na boisku, a to przecież nie jest ich rola. I tak naprawdę no warto, żeby każdy tutaj zajął swoją pozycję i zrobił to, co ma najlepszego w swojej roli. I myślę, że taki rodzic ma bardzo dużo do zrobienia, bo być może odciąży trenera w tym, żeby dziecko stosowało odpowiednią dietę, żeby dziecko, no nie wiem, przychodziło właśnie dobrze ubrane na trening, żeby na ten trening też często przychodziło po prostu, tak? Bo czasami to, no takie są czasy, że gdzieś tam to też jest zależne od rodzica, że rodzic musi na ten trening dowieźć, czy po prostu zorganizować jakoś przyjazd. I moim zdaniem to jest dużo, tak? I moim zdaniem to jest dużo, żeby zająć się tymi rzeczami, bo one tak naprawdę odciążają trenera i on może w pełni dać siebie wszystko już w tym temacie, który jest dla niego najistotniejszy, a jednocześnie no, nie będzie zajmował się tym, czy z dzieckiem, czy z zawodnikiem są jakieś problemy wychowawcze, innego rodzaju problemy, bo też rodzice za takie rzeczy muszą brać odpowiedzialność. No to w takim razie ostatnia grupa tutaj słuchaczy, która być może będzie zainteresowana tą publikacją, to sami zawodnicy. Czy mają czego szukać w tym suplemencie na narodowego modelu gry? Czy to w ogóle nie jest dla nich? No to też jest dla nich. No i tak naprawdę
część z tych rzeczy, no tak jak mówiliśmy o tej genezie powstania, no część z tych rzeczy już była obecna na naszych spotkaniach, czy na spotkaniach Pawła, no jakby tutaj z drużyną, no tak powiedziałem naszych, bo tak staramy się, żeby to zawsze była jakaś taka kooperacja, żeby trenerzy też w tym jakoś uczestniczymy, też uznajemy, że to jest istotne, więc no zawodnicy też mają taki kapitał wiedzy, myślę, że oni też łakną tego, żeby się rozwijać, no być może w taki trochę inny sposób, że często zawodnik trochę bardziej potrzebuje jakiejś takiej konkretnej wskazówki, tak? A ta książka takiego pełnego zamknięcia czy domknięcia może nie ma, aczkolwiek tak jak powiedziałem, my od tego wychodziliśmy, że to często były treści dla zawodników, teraz trochę takie przetransponowane na tę perspektywę trenera, no ale tutaj nie widzę wielkiej różnicy. Zresztą taka jedna z takich tez, która też pojawia się w naszym wstępie, jest taka, że interesuje nas, aby zawodnik, z którym pracujemy, był zawodnikiem świadomym. To znaczy, żeby on wiedział dużo o sobie, wiedział dużo o procesie treningowym, ale tak naprawdę takiego zawodnika świadomego może ukształtować świadomy trener, więc tak naprawdę mówimy o takim samym zagadnieniu w kontekście dwóch osób. No myślę, że fajnie, że tutaj o to zahaczyłeś, że tak naprawdę ten suplement o przygotowaniu psychologicznym też nie daje jakichś konkretnych rozwiązań, czy to nie jest pakiet ćwiczeń taki, jaki chociażby wypuścili na polski rynek Karolina Chlebosz, Magda Kaczmarek i Maciek Bękę w takiej obszernej publikacji pod tytułem Trening Mentalny, który jest po prostu kompendium różnego rodzaju ćwiczeń, które można zrobić. Wy bardziej rysujecie mapę tego, co jest istotne i co jest ważne i na co należy zwrócić uwagę, jednocześnie pokazując też kierunek, w którym warto dalej prowadzić swoje poszukiwania. Tak ja to odebrałem, czytając waszą pracę. No tak, myślę, że tutaj się zgadzamy, że tutaj nasza taka idea główna, myślę, że została przez ciebie tak jakby rozszyfrowana, czy odczytana właściwie. I oczywiście, że to jest jakieś takie, tak powiem teraz z innej strony, że oczywiście, że to jest kuszące, żeby coś doradzić, żeby powiedzieć, że to właśnie tak ma wyglądać, ale to też jest taka trochę perspektywa trenera, że czasami trzeba umieć się od tego powstrzymać i jak się powstrzymasz, to będziesz miał trochę lepsze rezultaty. Ja bym powiedział, że to też jest kuszące często dla mnie powiedzieć zawodnikowi, jak on powinien dane ćwiczenie wykonać, tak? Ale czasami staram się powstrzymać i nie powiedzieć mu tego w tym momencie, być może zobaczyć, że jeszcze nie wiem, może zwróci mu uwagę kolega, co uważam za bardziej wartościowe niż to zrobię ja. Być może ta sytuacja jeszcze się rozwiąże w inny sposób, a ja po prostu pamiętam o tym, żeby w tym momencie, który uznam za stosowny, wkroczyć i powiedzieć. Trochę podobnie jest z przekazem tej książki. No też tutaj nie dopowiadamy, też no obserwujemy jakąś taką, będziemy obserwowali recepcję tej książki i właśnie jak tutaj, jak ona będzie odebrana. No taką w takiej roli się tutaj postawiliśmy, taki był nasz pomysł i uważamy to za dobry pomysł. Mamy do tego przekonanie, tak chcieliśmy, żeby to wyglądało. Mhm. Super. Słuchaj, no wasz suplement jest częścią tak zwanego narodowego modelu gry, który jest inicjowany i propagowany przez nasz Polski Związek Piłki Nożnej i w związku z tym zastanawia mnie tutaj, gdzie jest narodowa specyfika w przygotowaniu psychologicznym piłkarzy. I idąc za tą myślą, no, czym
przygotowanie psychologiczne polskich piłkarzy, czy tych, którzy się szkolą w polskich klubach, różni się albo ma się różnić od ich zagranicznych kolegów? No dobrze, dobrze. To jest bardzo dobre pytanie moim zdaniem, ale od początku. Na początek może powiem, że powstała kilka lat temu taka książka jak Narodowy model gry. Mhm. Ona powstała w odpowiedzi na takie oczekiwania trenerów, że tak naprawdę trenerzy pracujący w naszym kraju chcieliby, aby udzielono im jakichś wskazówek, jak oni mają pracować, tak? Czyli teoretycznie trenerzy trochę chcieli się podporządkować jakby związkowi, trochę deprecjonując też własne wyczucie, tak można powiedzieć, żeby związek trochę narzucił jakiś sposób treningu, jakąś taką wizję piłki nożnej, twierdząc między innymi przy tym, że związek jest za to odpowiedzialny. Ta pierwsza publikacja Narodowego modelu gry, myślę, że ona wielu trenerów zawiodła, tak? Ona wielu trenerów zawiodła w takim sensie, że tam nie było takiej ścisłej instrukcji, co ja mam robić poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, żeby przygotować zawodników pod względem, nie wiem, technicznym, taktycznym do meczu i właśnie jak przygotować 10-latków, jak przygotować 15-latków i tak dalej, i tak dalej. Nie było tam żadnych konspektów, nie było tam ścisłych wytycznych, ale nastąpiła taka ujednorodnienie, taka unifikacja pojęć. Myślę, że zostało umożliwione to, że wszyscy jako trenerzy staramy się teraz posługiwać jednym językiem, tak? I że podobnie nazywamy teraz te same zagadnienia, a mało tego, zostały też tam zdefiniowane niektóre zagadnienia i umiejętności, co wcześniej nie było, nie miało miejsca. Na przykład, no to już tak jakby szczegółowo, ale jest taka umiejętność spoglądania za siebie w momencie, kiedy zawodnik oczekuje przyjęcia piłki, tak? I to zostało tam zdefiniowane jako taka umiejętność przydatna, to zostało nazwane wzrok przez ramię, tak? Nigdy wcześniej nie miało to takiego charakteru bardzo, bardzo szerokiego. Być może funkcjonowało w jakichś mniejszych środowiskach, większych i tak dalej, ale tutaj mieliśmy już do czynienia z taką pełną jakby unifikacją. I taki był punkt wyjścia. Myślę, że książka jak najbardziej przydatna, wartościowa, no ale też niepełna, no bo trudno powiedzieć o tym, żeby w ogóle stworzyć jakąś książkę pełną o piłce nożnej, o czymkolwiek. Ale to był taki wstęp. Jednocześnie przy okazji takiej książki od razu było wiadomo, że będą powstawały kolejne, które zajmują się jakimiś takimi kolejnymi płaszczyznami, kolejnymi zagadnieniami, mniej szczegółowymi, więcej szczegółowymi. Tak, powiedzmy tak krótko przechodząc już do tego momentu, w którym jesteśmy, no tak powstał jeden z kolejnych suplementów, mianowicie to przygotowanie mentalne. No i teraz jak ja myślę, że możemy o tym myśleć? Myślę, że po pierwsze potrzebna była nam podobna taka próba unifikacji niektórych terminów, tak? My takiej próby się podejmujemy. No podam tutaj przykład terminów motywacja i nastawienie, tak? Na przykład wielu trenerów po prostu je miesza i uważa za jedno i to samo pojęcie. Na przykład tak. Tak, tak, tak. No to są moim zdaniem mylone pojęcia. Motywacja jako coś takiego stałego i bardziej długoterminowego. I dlatego my tę motywację przypisaliśmy do zawodnika, że ta motywacja powinna towarzyszyć zawodnikowi w takim żmudnym, długim procesie szkolenia, bo po prostu jeżeli on nie będzie chciał,
to jakby się trener tutaj nie wytężał i jakby jakich by zajęć nie stworzył, to ten zawodnik pozbawiony motywacji po prostu nie przejdzie tego procesu szkolenia. A błąd często polegał na tym, że o motywacji się mówiło, że trener przed samym meczem wchodzi do szatni i motywuje zawodników. Tak? Mhm. No nie, tak nie jest, bo ci zawodnicy mają tę motywację, dlatego że oni już są w tej szatni i oni przeszli ten proces szkolenia i oni chcą grać w piłkę, bo jakby nie chcieli, to by tam po prostu nie byli, więc tutaj w tej nomenklaturze, którą zaproponowaliśmy, o tym momencie w szatni mówimy jako o budowaniu nastawienia, jako takim chwilowym oddziałaniu na zawodniku, jako takim pobudzeniu już przed samym startem. No i tak, i myślimy, że właśnie takie przypisanie tych definicji było konieczne. W ogóle na początek pomyślmy, o czym my w ogóle mówimy. Druga rzecz jest taka, że żyjemy w jednym kraju, wszyscy też obserwujemy różnego rodzaju takie procesy społeczne i myślę tutaj, że piłka nożna też jest taką integralną częścią życia społecznego. No, my być może często o tym gdzieś tam zapominamy, ale tak naprawdę dla mnie w taki sam sposób jak my jako taka większa wspólnota organizujemy sobie nasze procesy szkolenia w różnych dyscyplinach, podobnie sobie organizujemy inne tutaj elementy rzeczywistości. I myślę, że tutaj możemy sobie zadawać takie pytania, no, czy my jesteśmy w takim procesie szkolenia, no, istotne jest postawienie na jakąś myśl przez kilka lat. No i teraz pytanie, czy Polacy tak naprawdę są osobami, nie wiem, konsekwentnymi, które potrafią realizować jakieś takie długoterminowe cele. Czy my, bo na przykład jeżeli chodzi o style grania, często mówi się, że my nie za bardzo jesteśmy dobrzy w takim ataku pozycyjnym. Atak pozycyjny wymaga wymiany wielu podań, tak? Często cierpliwie, jedno, drugie, trzecie, piąte podanie, szóste, siódme, cierpliwie, konsekwentnie, krok po kroku, zdobywanie jakiejś przewagi i wykorzystywanie jej. I też toczy się taka dyskusja publiczna, czy to jest granie takie polskie, czy przypadkiem polskie granie nie polega na grze z kontry, czyli szybkie podanie do przodu, jakiś niekonwencjonalny dribbling, następne podanie i bramka, tak? Więc tutaj trochę jest więcej takiej fantazji, trochę jest więcej może przypadku, jakiejś takiej ułańskiej szarży, a no w moim odczuciu to zagadnienie takiej konsekwencji jest w mniejszym stopniu, więc no ja bym może właśnie zadawał takie pytania, że im więcej będziemy wiedzieli o sobie jako o społeczeństwie, tym więcej będziemy wiedzieli, no i tutaj może trzeba to powiedzieć, no dlaczego w tej piłce nam wychodzi tak, jak nam wychodzi, no a to już ocenię, jak nam wychodzi, to zostawiam może innym. Okej, okay. Ja chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że takie pytania, kurczę, może zadać chyba tylko trener kulturoznawca. Nie wiem, czy takie pytania pojawiają się w głowie innych trenerów w Polsce. Zastanawiam się. No nie wiem, no może, nie, szczerze mówiąc, nie mam poczucia, że to jest jakieś bardzo skomplikowane, o czym teraz mówiłem, ale aczkolwiek no faktycznie takie, ja trochę na to patrzę, to znaczy no patrzę też na taką organizację szkolenia jako na organizację pewnego systemu, tak? No myślę, że to też mnie interesuje, jak niektóre rzeczy są zorganizowane, jak one funkcjonują, tak? Czy funkcjonują dobrze właśnie, czy można je poprawiać. Czasami naprawdę jakimiś małymi drobnymi korektami można sprawić, że efekt jest jednak, całościowy efekt jest
bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. Okej, okay. To ja tak podsumuję swoim uchem to, co powiedziałeś i wydaje mi się, że celem pisania tego suplementu była bardziej unifikacja pewnych pojęć psychologicznych, z którymi trenerzy w Polsce mieliby się posługiwać, aniżeli, no nie wiem, odróżnienie naszej mentalności od mentalności innych narodowości, czy no nie wiem, poszukiwanie jakichś naszych narodowych cech mentalnych, na których chcielibyśmy budować mentalność polskich piłkarzy. Dobrze to łapię? No tak, no pewnie to jest trudny temat i pewnie to jest taki temat trochę narażony na jakąś porażkę, tak? Jeżeli tutaj postawi się jakąś tezę, prawda? Bo tę tezę można gdzieś tam bardzo szybko obalić. No ale cóż, no często mówimy tutaj o polskiej piłce jako takiej, zadajemy powiedzmy to pytanie, dlaczego te polskie kluby nie grają tam, gdzie grają kluby z Europy Zachodniej. No i moim zdaniem na to też trzeba patrzeć procesowo, tak? Patrzeć całokształtowo, patrzeć szeroko właśnie, jak wygląda ta nasza, no choćby i organizacja. No i teraz pytanie, jakby jak to jest powiązane z tymi zagadnieniami, o których mówimy, bo myślę, że większość z tych tematów może być podobna do innych krajów. Nie wiem, no nie zakładam tutaj, że poziom motywacji jest inny, nie wiem, w Polsce i we Francji, ale na przykład jeżeli mielibyśmy sobie powiedzieć o zagadnieniu pewności siebie, no to tutaj też trzeba wziąć pod uwagę znowu ten społeczny kontekst, bo często ta pewność siebie też jest związana z tym, jak funkcjonuje polska szkoła, czego w szkole uczą się dzieci, z jaką informacją zwrotną wychodzą z tej szkoły i czy one są w tej szkole zachęcone do tego, żeby mówić jakieś swoje zdanie bardzo wyraźnie, z przekonaniem i tak dalej, i tak dalej. Oj, to by był chyba temat na osobny podcast, tak sobie myślę o tym moim ostatnim pytaniu. Jeśli chodzi o tę specyfikę w przygotowaniu psychologicznym piłkarzy, właśnie taką narodową specyfikę, tak jak mówisz, i może kurczę kiedyś jeszcze ją poruszymy z tobą albo z innymi autorami tego suplementu. Na koniec mam takie pytanie do ciebie, Łukasz, na co ty masz nadzieję? Czego ty jako współautor tego suplementu byś sobie życzył? Żeby ta publikacja zrobiła co? Ja powiem tak, że ja, czy też my, jakby, może powiem tutaj też w imieniu moich kolegów, że my nie jesteśmy rewolucjonistami, tak? Że my bardziej myślimy w tym sensie, żeby naprawdę tutaj wielu trenerów wychwyciło jakieś drobne rzeczy, żeby je przyswoiło, żeby trochę tak przyznało je przed sobą, że to jest temat, którego nie znałem, że to jest coś, co kiedyś traktowałem powiedzmy inaczej, że to jest coś, co wykorzystywałem błędnie, tak? Że tego nie robiłem, że tego nie robiłem w stosunku do moich zawodników, nie wiem, nie budowałem ich pewności siebie. Chciałbym też, żeby trenerzy też zwrócili uwagę, nie wiem, na swoją komunikację, tak, żeby podeszli do tego w sposób taki refleksyjny i krytyczny i sprawdzili, czy też na przykład często problem tego, że coś się nie udaje, nie leży w nich samych i to nie chodzi o jakieś takie często, nie wiem, oskarżycielskie tony, że trenerzy się do niczego nie nadają na przykład, czy jakieś jeszcze tam mocniejsze tezy, ale żeby jakąś drobną zmianę to wywołało w zachowaniu. I tutaj też nie chodzi mi o to, żeby to była taka zmiana właśnie, o której ktoś mówi, tak? Tylko żeby to była taka zmiana widoczna, że nie wiem, że jeżeli ja pójdę sobie na jakiś trening, zupełnie w jakimś mieście, byle jaki trening, to ja tam zobaczę takiego trenera, który właśnie jest liderem, nie wiem, jest pewny siebie, jest opanowany,
naprawdę nieźle się komunikuje i że na ten trening można z przyjemnością popatrzeć. I myślę, że to byłby nasz sukces, jeżeli mamy sobie jakieś tutaj cele tą publikacją zakładać. No dobra, powiedz, jeśli ktoś ze słuchaczy miałby taką ochotę, żeby przekazać informację zwrotną dotyczącą suplementu przygotowanie psychologiczne do was bezpośrednio albo dopytać o coś, czy jest taka możliwość, żeby się skontaktować z którymś z was? Macie coś takiego przewidzianego? No jak najbardziej. Myślę, że to nie jest jakby wielka sztuka złapać z nami kontakt. Prowadzimy też publiczne profile na Instagramie, jeżeli tylko ktoś ma ochotę tam do nas napisać, choćby skontaktować się z nami. Można w taki sposób, można też w sposób mailowy. Mój mail brzmi smolarow@gmail.com. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej napisać, naprawdę myślę, że jesteśmy otwarci, jesteśmy chętni jakiejś informacji zwrotnej. No tak jak powiedziałem, jakakolwiek by ona nie była, to myślę, że zawsze jest wartościowa i też, żeby tak ciągle robić te takie paralele pomiędzy tym, co właśnie w takim procesie treningowym dla trenera jest istotne. Tam również jest to ważne, żeby ktoś przyglądał się treningowi trenera, żeby od czasu do czasu dał jakąś informację zwrotną, bo po prostu sami nie damy rady zawsze się sobie przyglądać. Jest to naprawdę relatywnie trudne i dlatego spojrzenie z boku zawsze jest wartościowe i istotne. Super. Mamy już doliczony czas gry, godzina 30+, więc myślę, że to najlepszy moment na to, żeby poprosić Cię o jakieś króciutkie podsumowanie, z czym chciałbyś zostawić słuchaczy podcastu Głowa Rządzi. No cóż, no chciałbym bardzo, bardzo zachęcić do tego, żeby zajrzeć do tej naszej publikacji, żeby w jakiś sposób z niej skorzystać. Chciałbym, żeby ona w jakimś stopniu zainspirowała. Być może to będzie książka jakiegoś pierwszego kontaktu. Być może ktoś, kto właśnie ściągnie tę książkę, później rozpocznie swoją jakąś drogę psychologiczną, bo trzeba powiedzieć, że literatura tutaj jest bardzo bogata i naprawdę no, każdemu z tych zagadnień, które poruszamy, jest poświęconych wiele książek, więc niech ta książka będzie takim też pierwszym poruszycielem, który wykona odegra jakąś rolę w rozwoju trenera i też no żeby to były jakieś realne korzyści, tak jak tutaj mówiłem, realne korzyści podczas treningu, podczas prowadzenia zajęć. Myślę, że to jest najistotniejsze. No i tu stawiamy kropkę. Ostatni gwizdek tej rozmowy. Moim i waszym gościem był Łukasz Smolarow, współautor suplementu Przygotowanie psychologiczne do narodowego modelu gry, wydanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Łukasz, bardzo dziękuję za poświęcony czas i energię. Bardzo dziękuję za ten czas, który spędziliśmy razem. Bardzo się cieszę, że mogłem w takim długim wymiarze opowiedzieć o naszej publikacji. Super. Powodzenia. Życzę w dalszych wyzwaniach trenerskich i wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Niech będzie lepszy niż 2020. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję audycji lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch,
żeby także jej posłuchali. Mocno zachęcam też do wspierania działalności podcastu na moim profilu w serwisie patronite.pl/głowa rządzi. Każde, nawet symboliczne wsparcie przyczynia się do dalszej produkcji podcastu. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową głowarządzi.pl oraz zajrzyj na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To także najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia lub usłyszenia. Cześć!